niektóre dzieci siedzą na przykład przed komputerem całe dni, zamiast tutaj właśnie wyjść i pobiegać. Mogę poznać nowych przyjaciół. To kolejny Dzień Dziecka, który organizujemy w ramach kampanii Kraków w Formie oraz też naszego cyklu treningów Biegaj w Krakowie, Chodźcie z nami, Dzieciaki na Start. Organizujemy Dzień Dziecka troszeczkę wcześniej, tak żeby była sobota. Dzieci uprawiają różne dyscypliny lekkoatletyczne, także mierzą się na dystansach biegów krótko i długodystansowych od 60 do 800 metrów. Rzucają piłką, jest pchnięcie kulą, skoki w dal, biegi z przeszkodami. Także wszystkie dyscypliny, które też mogą ćwiczyć podczas naszych treningów. Przygotowaliśmy jak zawsze bardzo fajne rzeczy, typu zabawy sportowe. Są konkurencje lekkoatletyczne, pchnięcie kulą, bieg długi, bieg krótki, rzut piłeczką palantową, skok w dal, jak i również do zaliczenia jest tor przeszkód. Dzieci są zawsze w dobrej formie, wystarczy im tylko nie przeszkadzać, zachęcić, pozwolić się zmęczyć. I myślę, że taka czasem nadgorliwość rodziców jest za mocna, ale naprawdę dzieci potrzebują ruchu i widać tutaj, że tym ruchem się bawią i przede wszystkim bardzo fajnie im to wychodzi. Najbardziej mi się podobało bieg na 400 metrów. Lubię się tak czasem przebiec i po tym Dniu Dziecka też idę na jeszcze jeden bieg i jutro też jadę. Ja lubię biegać na 60. Mój tata biegał w Mistrzostwach Świata i lubię po prostu biegać. Lubię sport. Chciałam na Dzień Dziecka dostać nową hulajnogę, bo poprzednia mi się zniszczyła. Na Dzień Dziecka chciałabym dostać taki zamek z Harry'ego Pottera. Ja dużo szczęścia i spędzenia z rodzicami tego dnia.